Się kręci. Co tym razem mamy? Dawno nas nie było tak w ogóle. Witamy ponownie. Dawno. Mamy Citroena C1, czyli jednego z trojaczków. Jeden z moich ulubionych miejskich samochodów. Ha! No więc to jest kolejna generacja bestsellera w wydaniu Citroena. Coś podobnego możemy kupić jako Toyota Aygo albo Peugeota 107. Nie w Polsce. Nie? W Polsce Peugeota w ofercie na razie nie ma. No to może będzie. W przyszłości. I bardzo bym chciał, żeby był w przyszłości, bo Peugeot wygląda tak bardziej jak limuzyna. Limuzyna, tak, takie coś. Do przodu wygląda jak limuzyna. To jest taki pocieszny samochód. No dobra, mamy pocieszny mały miejski samochodzik. Tak. W poprzedniej generacji pod maską był toyotowski litrowy silniczek. Bardzo fajny. Poprzednia generacja jeździła zupełnie jak gokart. Silniczek się wkręcał na szalone obroty jakieś, autko było lekkie, jeździło nawet fajnie, paliło jakieś znikome ilości paliwa. A tutaj mamy wersję Sporting. A tutaj mamy wersję, tak, no, z aspiracjami. Tak. I te aspiracje przejawiają się w tym, że pod maską tego auta został umieszczony silnik z limuzyny. Właśnie, tak jak już wspomniałeś o limuzynie. Limuzyny. Tu jest silnik z prawdziwej limuzyny pod maską. Z limuzyny Citroen C-Elise. Nie tylko. Nie tylko, no ale ten silnik tam między innymi występuje. Ósemki, tak. C4 Kaktus. No więc silnik o teraz jak na dzisiejsze czasy godziwej pojemności 1,2 litra o mocy 82 koni. Szatan. No właśnie. Trzycylindrowy szatan. Niby 82 konie, to przy innych autach nie brzmi poważnie, ale jak na taką małą popierdółkę, za przeproszeniem, to już robi wrażenie. Słuchajcie. Wsiadłem do tego auta i się zdziwiłem. To jest jedno. Nie tylko ty. To jest jedno z niewielu nowych aut, które po wciśnięciu pedału gazu reaguje od razu. Jakby miało gaźnik. Nawet nie czuję, że rymuje. Jakby miało gaźnik. No więc właśnie, w nowych autach bardzo często jest tak, że nawet jak macie 200 koni pod maską albo i 250, wciskacie gaz, czekacie 2 sekundy i dopiero wtedy faktycznie samochód się zabiera do roboty. A tutaj od razu muśnięcie pedału gazu, obroty lecą do góry. To jest naprawdę zrywny, wyrywny samochód. Nie wygląda. Jest mały i pocieszny. Jak zawiozłem żonę do pracy tym autem, jej koleżanki stały jeszcze przed firmą, od razu wyglądał, jakie ładne autko, jakie śliczne i tak dalej. Takie kobiece. Czułem się w nim nieswojo, kobiece, ale... Kobiece byłby w różu. Jeździłem taki. Da się przemalować albo ofoliować. No jak ktoś kupi białe, to można ofoliować. Ja się różu nie boję. Słusznie. Różowe C1, bardzo ładne. Ale są biała... Biało można w łaty i zrobić z tego krówkę. Dobrze. Można. No, tak więc. Za dużo jest na pewno. Taką małą krówkę, króweczkę. No więc, samochodzik, sympatyczny całkiem. Tak. O, panowie policjanci przyjechali. Przespać się troszkę. Zrzemnąć się, tak. Staną w krzaczorkach pewnie. Będą trzymali. Dobra, a my wracamy do tego samochodu. Dokładnie. Może się podobać? Może się podobać. I tak, poprzednia wersja kosztowała zawsze około 30 tysięcy złotych za podstawę. Dosyć gołą. Ten też jest trochę goły. No właśnie, w podstawie ten też jest goły, ale troszkę ma więcej wyposażenia. I tutaj właśnie też jak wsiadłem, to się trochę zdziwiłem. Dlatego, że poprzedni model... Nie miał nic. Po pierwsze nie miał nic, a po drugie to, co jednak miał, to było zrobione z przetopionych kubków po jogurcie i to było widać na pierwszy rzut oka. Konsola była zrobiona przeobrzydliwie. Nawet bardzo przeobrzydliwie. Przetanio. Wyglądało to naprawdę jak przetopione kubki, to tak niedbale przetopione. No ten wydoroślał trochę. Ten troszkę wydoroślał. Nie każdemu się to może spodobać, ale powiedzmy, że jakiś zamysł stylistyczny tam już w środku widać. Jeśli chodzi o ilość miejsca, wiesz co, nie porównywałem go z jakąś tam miarką w ręku. Ale myślę, że dużej różnicy nie ma. Dużej różnicy raczej nie ma i mały nie jestem. Z przodu siedzi mi się w tym aucie nawet o dziwo wygodnie. Chociaż znam takich, którzy narzekają, że tu im się źle siedzi, ale oni narzekają na wszystko. No właśnie. Więc bym się nie przejmował. Co jeszcze? No, nie jest to już takie siermiężne auto jak pierwsza generacja. Bo pierwsza generacja naprawdę była bardzo siermiężna. Tutaj aż tak bardzo siermiężnie nie jest. Zegary ciekawsze troszeczkę. Zegary potem pokażemy. Na razie mówię. Dobrze. Widać. Co widać? Co widać, bo to jest... No co widać? To nie bardzo fajne. Mamy wersję pięciodrzwiową. Jest trzydrzwiowa? Jest trzydrzwiowa. No jest trzydrzwiowa. No oczywiście, że jest trzydrzwiowa. No jak sportowe auto, to może lepiej trzydrzwiowe. Pięciodrzwiową, ale to mało istotne. No bo to rodzinny samochód. Jedne światło, drugie światło. Tak, światła do jazdy dziennej, LED-owe. Z daleka wygląda jak w lusterku, jak prawdziwy duży Citroen. Tymczasem to mały, też prawdziwy Citroen.
poprzedniej generacji za zaletę uchodził toyotowski silnik. Zobaczymy, jak się sprawuje silniczek 1.2, który toyotowski nie jest. Nie przeszkadza mi to w ogóle w jeździe. No właśnie. Trochę mocniejszy. No właśnie. I dzięki temu ten samochód jest taki fajny, tak jak Sporting kiedyś. Mówię, żeby teraz pogadać chwilę o tym, co jest na zewnątrz. No to jest na to ja może wsiądę jednak na chwilę do środka i uruchomię silnik. Kolega kazał mi się pochylić, bo nie ma szerokokątnego obiektywu, tak jakbym słuchał silnika. Tymczasem wcale się nie muszę pochylać, żeby go usłyszeć. No właśnie, to jest dosyć specyficzne w tym modelu. Mianowicie to auto ryczy, a na postoju klekocze. Mimo, że jest to benzyniak, niestety jeśli chodzi o wytłumienie dźwięku, to państwo Citroena się nie bardzo postarali. To znaczy, no, auto miało nie być drogie, no, ale odrobinę więcej mat wygłuszających i odrobinę większy tłumik by nie zaszkodził. Jak właśnie, to... że nie. Dobrze. Dobrze, kolega tutaj nie wiem, czy go... Nie, kolegi nie widać, ale kolega jest z tyłu, kolega krzyczy, że auto ma charakter. Owszem, jeżeli ktoś poszukuje namiastki auta sportowego. Tak. Muszę wam powiedzieć, że to auto naprawdę ryczy, jakbyśmy mieli do czynienia z jakąś stuningowaną rajdóweczką. No. Dla mnie to jest mały, dorosły samochód. No. Jaki on tam dorosły? Dorosły. To jest małe, wściekłe coś. Ta wściekłość, no, powiedzmy, że na papierze nie wygląda aż tak strasznie, bo tam jest, zdaje się, od 0 do setki mamy 11 sekund, ale jak na takie małe autko, które naprawdę spontanicznie reaguje na pedał gazu, to robi wrażenie. Szczególnie, że zestopniowanie skrzyni biegów jest dosyć specyficzne. Te biegi są dosyć długie, w związku z tym w mieście, na światłach macie gwarancję, że żaden Volkswagen Passat TDI was nie wyprzedzi. Tym autem się można wciskać, tym zawsze będziecie pierwsi ze świateł. On naprawdę spontanicznie reaguje. Tam, gdzie inne auta potrzebują właśnie tych sekund, żeby się zebrać, nawet jak są szybsze i mocniejsze, to auto po naciśnięciu gazu od razu rwie się do przodu. I właśnie. I w związku z tym, to jest taki samochód tej klasy, który nie, czasami rodzice kupują dzieciom. Czasami takie auta kupuje się też małżonkom. Akurat w przypadku tej wersji silnikowej, czyli 1.2, ja bym miał poważne wątpliwości, czy to jest dobry wybór. Bo tak dla siebie, dla przyjemności, to no może... Mam pomysł. To może. Jedną świecę trzeba zdjąć. Z trzech cylindrów zrobić dwa, dobrze. Tak. Dobrze, ale on wtedy będzie chodził jak Fiat. Trudno. No. Będzie chodził jeszcze bardziej nierówno i jeszcze się będzie bardziej telepał. Nie, to nie jest dobry pomysł, ale właśnie. Litrową odmianą tego modelu nie jeździłem jeszcze. W poprzedniej generacji jeździło to całkiem znośnie. Tutaj naprawdę czuć osiągi przepotworne, jak na tą klasę samochodu. I właśnie to nawet nie chodzi o te osiągi na papierze i o dokładne wartości przyspieszeń czy prędkości maksymalnej, ale o to, jak ten samochód reaguje na gaz, reaguje na... Jak fajnie reaguje przy redukcji biegów. Naprawdę można się poczuć jak w sportowym aucie. I to też niestety jest w pewnym sensie wada. Dlatego, że to jest auto, które korci. Otóż ciężko się tym jeździ tak spokojnie i przepisowo. Tak jak w innych autach, czasami można się powlec gdzieś tam po mieście właśnie z prędkością 50 na godzinę. Delikatnie zmieniając biegi, jadąc na niskich obrotach. Otóż słuchajcie, jeżeli spróbujecie tutaj jeździć na niskich obrotach przy tym trzycylindrowym silniku, będzie się to wam zupełnie nie podobało. Mianowicie, ten trzycylindrowy silnik na niskich obrotach trzęsie się jeszcze bardziej niż na wysokich, bo na wysokich on się jakoś tam stabilizuje. Ryczy wprawdzie, ale chodzi równo. Natomiast na wolnych obrotach on się po prostu trzęsie. Trzęsie się przepotwornie. W CLiZ, czy tam w Peugeotie 301, ten sam silnik chodzi znacznie spokojnie, ale też jest przykręcony do znacznie większego kawała żelastwa. Tutaj ten mały samochodzik i zawieszenie silnika zrobione po taniości niestety powodują to, że drgania są przenoszone na całe auto. Aż pasażerowie czasami pytają, czy coś się nie popsuło, że tak się trzęsie. No, dla kogoś, kto nie jest przyzwyczajony do aut z trzycylindrowymi silnikami, albo jeździł innymi autami z trzycylindrowymi silnikami, które miały te silniki lepiej zawieszone, tak jak na przykład Renault to w Capturze. Otóż Renault Captur, mimo że silnik pod maską dygocze i nosi go na wszystkie strony, to samochód stoi nieruchomo, a tu jest inaczej. Tutaj ten silnik, jak się zajrzy pod maskę, to on aż tak bardzo się nie trzęsie. Natomiast w aucie drgania i wibracje, szczególnie na wolnych obrotach, czuć straszliwie. Jest śmieszny efekt, jak na przykład włączymy klimatyzację. To te drgania się nasilają, bo wiadomo, większe obciążenie. Przeszkadza ci to? Troszkę. Przeszkadza ci tak. To? Mi troszkę tak, bo jestem malkontentem. No widzisz, w ogóle ale... w to nie przeszkadza.
Czy chciałbyś mieć takie autko jako jedyne autko w rodzinie? To jako jest... jedyne nie, no właśnie. Ale jako kolejne tak. Słuchaj, chętnie bym wziął udział w czymś takim, jak organizuje na przykład Kia Puchar Picanto. Nie tylko ty. To jest idealna baza do sportów. Wrzucić do tego klatkę, wybebeszyć te reszki wyposażenia, które tam i tak są. Tam dużo do wybebeszania nie będzie, bo to jest leciutkie auto samo z siebie. W związku z tym wybebeszyć, wsadzić klatkę i pobawić się tym na torze. Dlatego, że zestopniowanie skrzyni, charakterystyka silnika nadają się do zabaw sportowych naprawdę idealnie. Do kulturalnej, przepisowej jazdy moim zdaniem nie do końca. Być może ta litrowa wersja jest nieco bardziej potulna. To jest auto do zabawy. Tak naprawdę jest to jedno z najtańszych aut do zabawy, jakie można kupić, bo za takie autko trzeba zapłacić w tym wyposażeniu. Tutaj mamy wersję Shine z dodatkowymi różnymi gadżetami, z jakimś pakietem multimedialnym i tak dalej. I za to autko trzeba zapłacić koło, przypomnij mi, 45 tysięcy, co jest z groszami. W promocji normalne ceny są odrobinkę wyższe, ale w Citroenie zawsze mamy do czynienia z jakąś promocją, więc jest się o co targować. W każdym razie, za około 45 tysięcy złotych macie auto, które robi wrażenie, jakby to było takie małe GTI. Nie jest oczywiście małym GTI, ale jeśli chodzi o takie wrażenia z jazdy na co dzień, o przyjemność z jazdy, naprawdę może konkurować z mocniejszymi, dużo droższymi autami. Uturbić. Ale po co? To już jedzie. To już jedzie. No, z drugiej strony zobacz, mamy malutkie kółka. Bardzo dobrze, małe kółka szybciej się napędza. Małe kółka szybciej się napędza, ale z drugiej strony te małe kółka aż takiej trakcji nie mają, żeby tutaj dużo więcej mocy wrzucić. Szerokie kółka, no też jest to opcja. W porównaniu właśnie z poprzednią wersją, to autko troszeczkę urosło, troszkę stało się cięższe, troszkę popracowano nad komfortem jazdy i ono nie jest aż takie gokartowate, jak poprzednie autko. Ale właśnie, a propos gokartowatości, jak wsiadam do tego samochodu i siedzę za kierownicą, to mam dokładnie takie samo wrażenie, jakbym wsiadał do go-karta. Nie wiem, czy masz to samo. Jak wsiadasz do go-karta, odpalają ci silnik i też czujesz te wibracje, też ci się to trzęsie, przygazowujesz, słyszysz od razu gwałtowny wzrost obrotów. To jest dokładnie to samo. Mały go-karcik. Trzęsący się, mały, przyjemny go-karcik. Z drugiej strony, niby taki mały, ale w cztery osoby da się tym jeździć. Dla niedowiarków, ktoś o takiej posturze jak ja, czyli 1,87 m wzrostu, tak ze 110 kg masy, mieści się tutaj. Nie jest wprawdzie to zbyt wygodne auto do wsiadania, dlatego że otwór drzwiowy jest, powiedziałbym, że niewielki. Ale jak już siedzę w środku, to tak, mam miejsce na nogi, na głowę wbrew pozorom też, dlatego że tutaj linia dachu jest trochę wyżej niż ta linia otworu. Jak patrzę na te boczki, to no, wrażenia estetyczne mam, powiedziałbym, umiarkowane. Zmywalny plastik, także jak wozicie pasażerów, którym się zdarza pawia rzucić, to idealne rozwiązanie. To się da zmyć. Jak to w tanim aucie? Nie wiem, czy pamiętacie to z czasów Malucha jeszcze. Uchylne szybki, bo tutaj mechanizm otwierania szyby by się nie zmieścił. O, proszę, prezentuję. Uchylna szybka. Taka tandetka. Blacha na drzwiach. To w niewielu autach da się to jeszcze znaleźć. Widać taniość. Taniość, ale też i praktyczność, więc w tym aucie, w aucie tej klasy jestem w stanie to zaakceptować. Jeśli chodzi o tapicerkę, materiały, powiedziałbym, że deczko siermiężne. Zagłówek zintegrowany z fotelem bez możliwości regulacji, ale to nie aż taki problem. Akurat mi w tym aucie siedzi się naprawdę dobrze, chociaż znam takich, którzy narzekali. Ten sam, co narzekał, że mu się w ogóle w tym aucie nic nie podoba, ale być może to taki ogólny sceptyk. No tak, z tyłu siedzi mi się dobrze, z przodu też mi się siedzi dobrze. Gorzej, jeżeli z przodu by posadzić kogoś właśnie mojej postury, wtedy by było, no powiedziałbym, że akceptowalnie, ale tak na granicy tego, co jest akceptowalne, bo no jednak nie oszukujmy się, jest to nieduże autko miejskie. Ale jak na nieduże autko miejskie, wykorzystanie przestrzeni jest naprawdę bardzo dobre. Jeśli chodzi o materiały wykończeniowe i o wykonanie tego auta, to nie jest źle. No, widać, że tutaj obniżano koszty, gdzie się tylko dało. Zaślepek w niektórych miejscach brakuje. Na przykład tutaj. Że wszystko wykonano z twardego plastiku. No i trudno. No, takie auto, trzeba to zaakceptować. Ale na przykład bagażnik.
tutaj widzę kilka dużych zalet w porównaniu z bezpośrednimi konkurentami, czyli na przykład z Volkswagenem Upem, czy Seatem Mii. Mianowicie, od tyłu auto wygląda lepiej od poprzednika. Wygląda na doroślejsze, bardziej stylowe auto. Poprzednik wyglądał na ewidentną taniochę tutaj. Od tyłu, no, stylowe autko miejskie. I teraz tak, coś co jest dla mnie wyraźną przewagą w porównaniu z konkurentami typu Volkswagen Up czy Seat Mii. Mianowicie, ta osłonka przeciwsłoneczna. W Volkswagenie czy w Skodzie, za każdym razem po otwarciu bagażnika, żeby cokolwiek do niego włożyć, trzeba było tą osłonkę przyczepioną tutaj podnieść. Nie zamykała się automatycznie, w związku z tym jak wsiadaliśmy do auta, patrzyliśmy w lusterko, jedyne co widzieliśmy, to półka. Tutaj ktoś pomyślał, ponieważ tu nie ma miejsca, żeby zrobić jakikolwiek mechanizm zamykania, otwierania, osłonka jest podwieszona pod szybę. Generalnie cała tylna klapa jest szybą. Nie wiem, czy to widać. Tu nie ma blachy. Tu mamy tylko szybę. Do szyby jest przykręcony mechanizm wycieraczki. No i trudno. No, nie przeszkadza to aż tak bardzo. I tutaj jest kolejna przewaga C1 nad niemiecką czy tam czeską konkurencją. Czyli nad Volkswagenem Upem, czy Skodą CityGo, czy Seatem Mii. Mianowicie, w tamtych autach bagażnik, wykończenie bagażnika składa się tylko z cienkiej warstwy filtru. Tu jest lepiej, bo mamy nawet wykończone boczki, mamy tą krawędź wykończoną. Nie mamy zawiasów na wierzchu, nie mamy spawów na wierzchu, także tutaj to auto wygląda dużo bardziej kulturalnie. Jeśli chodzi o samą pojemność bagażnika, no to wiadomo, że rewelacji w takim małym aucie nie będzie. Ale jak na tą klasę, to jest to akceptowalne. Oczywiście możemy złożyć tylną kanapę, robi się to łatwo. Składa się ją, znaczy oparcie tylnej kanapy składa się na pół, a to dlatego, że to jest samochód, który jest czteroosobowy, nie pięcioosobowy, tak jak niektórzy konkurenci, tylko czteroosobowy. Z drugiej strony przewożenie pięciu osób w takim aucie jest po prostu niehumanitarne, nie należy tego robić, w związku z tym bez ściemy, bez hipokryzji, mamy miejsce dla czterech osób. Tam są takie auta, które są rejestrowane na pięć osób, a są mniejsze, patrz Fiat Panda. Naprawdę ta piąta osoba jest taka, jest katowana, w związku z tym tutaj mamy uczciwe cztery miejsca. Nie tak jak pięć naciągane w niektórych innych modelach. No to jedziemy z koksem. Jak widać, pozycja za kierownicą jest wygodna, naprawdę mam tu miejsce. Jest mi wygodnie, jest mi dobrze. Jeśli chodzi o ergonomię, w zasadzie bez zarzutu. Jeśli chodzi o estetykę, no cóż, no poprawiło się w porównaniu z poprzednikiem i to znacznie się poprawiło, bo to już nie wygląda jak przytopione kubki po jogurcie. Aczkolwiek są tacy, którym się ten zestawik nie podoba i wcale się nie dziwię. Ja też nie cierpię na przykład pseudoluksusowego, tak zwanego lakieru fortepianowego, czyli błyszczącego jak psu nos czarnego plastiku. W dodatku to zestawienie tego błyszczącego czarnego z tym takim półmatowym pseudo-sreberkiem plastikowym, no, no wygląda trochę tandetnie, jest to zbieranina różnych motywów, które nie do końca się fajnie komponują. Zegary. W zasadzie jeden centralny zegar, fajny, trochę przypominający to, co mamy w Fiacie 500, czyli dookoła skala prędkościomierza, w środku kółeczko, w którym mogą być wyświetlane różne przydatne informacje. W poprzedniku bardzo fajnym gadżetem był obrotomierz, który sobie tutaj jak taki grzybek wystawał z prędkościomierza, trzeba było za niego dopłacić. Tutaj obrotomierz jest niestety schowany w postaci takiego wyświetlacza z boku. Z waszej strony tego nie widać, ale może wam to pokażemy w kolejnym ujęciu. Co tu jeszcze mamy? Coś, czego w poprzedniku nie było. W poprzedniku było wyjątkowo archaiczne radio, którego w zasadzie nie dało się na nic sensownego wymienić, bo było tak zabudowane. Natomiast tutaj mamy śmieszny system multimedialny z ekranem dotykowym. Nie mamy nawigacji, mimo że telewizor jest całkiem duży. Możemy sobie wyświetlać informacje o samochodzie. Możemy sobie podłączyć jakieś zewnętrzne źródła dźwięku. Nie ma odtwarzacza płyt CD, ale to normalne w dzisiejszych czasach. Po prostu płyty już powoli odchodzą do lamusa. Oczywiście w tej wypasionej wersji mamy zestaw głośno mówiący Bluetooth do telefonu. W tańszych wersjach tego nie znajdziecie. Tutaj mamy też klimatyzację, klimatronik, sterowaną elektronicznie z wyświetlaczem. O, w tej wersji wypasionej mamy nawet tempomat, więc prawie że luksusowe auto. No cóż, tak jak już mówiłem, jeśli chodzi o ergonomię, pozycję za kierownicą, ja tutaj nie mam większych uwag, jak na auto tej klasy. A, przepraszam, nie, jednak mam uwagę.
ale taką nie za dużą. Mianowicie z racji niskiej ceny tego samochodu zrezygnowano na przykład z podświetlenia niektórych elementów. Podnośniki szyb, przyciski sterowania lusterkami są niepodświetlane, więc jeżeli wsiadacie do nieznajomego auta wieczorem, może to być odrobinę upierdliwe, ale no większość z nas, jeżeli już kupuje sobie taki samochód, to przyzwyczaja się i po omacku też wymaca wszystko to, co wymacane być powinno i da się znaleźć wszystkie elementy potrzebne do obsługi. Gniazdo USB, wejście słuchawkowe, no cóż, no, klasyka gatunku, bardzo fajny rzucający się wskaźnik, żeby zmienić bieg na wyższy, z boku jest miejsce na dosyć wyraźnie świecącą kontrolkę, także bardzo fajnie to działa, o ile w innych samochodach często nie widać, że auto sugeruje zmianę biegu na wyższy, to tutaj rzuca się to w oczy, prawie jak w sportowym aucie jest shift light. Cóż, no ten środek, jakby to nie było takie błyszczące, a to nie było takie... No, dlaczego nie mogli tego walnąć w kolorze nadwozia? Byłoby naprawdę stylowo ładnie, a tymczasem zrobili takie coś. No ale cóż, no nie czepiajmy się aż tak bardzo. Nie jest tak źle. Szczególnie, że jak się go odpali, to te wszystkie wady jakby silnik zagłusza. Bo silnik to jest najfajniejsza rzecz w tym aucie. No dobra, odpalmy tego potwora. Trzęsie, już burczy, więc jedzie. Jak kilka dni temu wiozłem pierwszy raz tym autem moją córkę do szkoły, to spytała po chwili, czy to jest samochód sportowy, dlatego że dźwięki wydaje takie jak właśnie auto sportowe. Dobra, jedźmy. No właśnie, zbiera się bardzo ładnie. Teraz na razie nie mamy się gdzie nawet rozpędzać, bo w mieście nie ma się gdzie rozpędzić niestety. Dlatego tak bardzo żałuję, że nie ma jakiejś serii takiej specjalnej wyścigowej tymi właśnie autami. No. Przejechaliśmy po śpiących policjantach. Nie jest tak źle. To jest dosyć sztywne auto, ale nie aż boleśnie sztywne. Jak się toczymy bez gazu prawie, to nie jest nawet aż tak strasznie głośne. Problem się pojawia wtedy, kiedy niestety chcemy troszeczkę przyspieszyć. Bo wtedy warkot silnika jest naprawdę donośny. No właśnie. Biegi wchodzą całkiem dobrze, jak na francuskie autko. Ho! Nawet dosyć precyzyjna zmiana biegów się im tutaj udała. Zestopniowanie skrzyni jest dosyć specyficzne. Można bardzo... Te biegi są długie, w związku z tym można bardzo późno zmieniać biegi. Silnik dobrze znosi wysokie obroty, wkręca się elegancko, więc naprawdę przy takiej dynamiczniejszej jeździe to bardzo pomaga, bo tutaj mocy nie mamy aż tak dużo, mamy 82 konie, ale przez to, że możemy troszeczkę poszalić z obrotami, to nawet taki umiarkowany moment obrotowy tego silnika nie przeszkadza. Po prostu wkręcamy go wyżej niż inne auta. Niestety musimy się wtedy pogodzić z tym, że robi się głośno, ale no powiedzmy, że no tutaj nie zobaczymy, jak to jeździ, bo mamy może nie godziny szczytu, ale dosyć gęsty ruch. W związku z tym nie będziemy się bawili w Bogusia Frugusia, tylko pojedziemy całkiem spokojnie. Więc nie doświadczycie całej przyjemności z jazdy tym samochodem. Tak jak już mówiłem, to jest samochód, którym się bardzo słabo jeździ, tak spokojnie, ekologicznie, przepisowo. To jest samochód, który korci do deczko szybszej jazdy niż normalna. Oczywiście warto zachować umiar, jeżeli chcemy zachować prawo jazdy, no ale tak czy inaczej, to jest samochód dla ludzi, którzy są odpowiedzialni i potrafią się samoograniczać. Mimo że to ma tylko 1,2 litra pojemności, to w ogóle nie ma żadnego problemu, żeby nadążyć za innymi znacznie mocniejszymi samochodami. Powiem więcej, to jest samochód, który jest świetnie przygotowany do tego, żeby w gęstym ruchu miejskim gdzieś tam się wciskać między inne auta. Dlatego, że naprawdę jest zrywny, bardzo fajnie się zbiera, bardzo fajnie reaguje na wciśnięcie gazu, momentalnie przyspiesza. Nie trzeba czekać na reakcję silnika, także naprawdę jazda tym autem, taka odrobinę szybsza, to sama przyjemność, bo do eco-drivingu to nie jest dobry samochód, a to dlatego, że jeżeli jedziemy zgodnie z prawidłami eco-drivingu, czyli bardzo wcześnie wrzucamy wyższe biegi, ten silnik pracuje na bardzo niskich obrotach, a na bardzo niskich obrotach on się po prostu trzęsie, wydaje bardzo dziwne dźwięki.
Mam wrażenie, jakby ten silnik 1.2 ożeniono z tym samym wydechem, który jest w litrówce i to zdaje się nie jest najlepsza kombinacja. Bo naprawdę wytłumienie hałasu wydechu jest tutaj fatalne. Właśnie czasami człowiek aż się dziwi, jakie dźwięki dobiegają spod maski, spod auta. To nie zawsze brzmi, jakby z tym silnikiem było wszystko w porządku, ale tak jest. Po prostu ten silnik ma taki urok. Natomiast jeżeli używamy wyższych obrotów, on po prostu rasowo sobie ryczy, burczy, rycy, burcy, cescy. Bardzo przyjemnie. Niestety, także to nie jest samochód taki do oszczędzania, do rozsądnej jazdy, tylko bardziej gokarcik do zabawy. Takie malutkie, tanie GTI, chociaż jako GTI nie jest sprzedawane, ale naprawdę rozpędza się całkiem przyzwoicie. Na autostradę też się da tym wybrać, dlatego że prędkość maksymalna deklarowana przez producenta to jest 170 km na godzinę. On z łatwością tą prędkość uzyskuje. Nie jest wtedy cicho w środku oczywiście, ale to taki urok, taki hałd. Jeśli chodzi o utrzymywanie kierunku jazdy, jeśli chodzi o prowadzenie się w kolejnach, jest dobrze. Chociaż z drugiej strony, gdyby tak porównać to z konkurentami bezpośrednimi, podobnymi, czyli właśnie Volkswagenem Upem czy Skodą CityGo, jest troszkę inaczej, bo tamte auta są takie bardziej potulne, prowadzą się łagodniej, nie mają aż tak dynamicznego silnika, ale są bardziej komfortowe. To nie jest aż tak komfortowy samochód, o ile można w ogóle mówić w tej klasie o komforcie jazdy, ale akurat w przypadku tych aut jakiś tam komfort występuje, tym można naprawdę w dalszą podróż się wybrać. Teraz niestety się nie wybieramy w dalszą podróż, bo utknęliśmy w warszawskich korkach, więc nawet Wam nie mogę pokazać, jak fajnie to auto się napędza, przyspiesza, bo no, nie będziemy szaleć. Jeszcze ktoś nagra ten filmik, puści w internecie i co będzie? I będą problemy. W związku z tym pojedziemy sobie przepisowo, jak zwykle zresztą. No właśnie, tak naprawdę to z tym samochodem najchętniej bym się wybrał na jakiś tor i bym zobaczył, czy on rzeczywiście jest tak sportowy, jak obiecuje to ten warkot silnika i ta jego charakterystyka, jeśli chodzi o reakcję na gaz. Bo taki odbiór tego samochodu jest dosyć specyficzny, bo to człowiek ma naprawdę wrażenie, jakby jechał sobie czymś lekko sportowym. Może nie jakimś sportowym potworem, ale naprawdę to tak jak w starszych Hondach. On aż się prosi, żeby go wkręcić na wysokie obroty, aż się prosi, żeby go trochę tam pokatować. A jak się jedzie spokojnie i powoli, to sapie, burczy, dygocze. Widać, że mu się to zupełnie nie podoba. No ale czasami tak trzeba. Jak tak sobie jeżdżę, to no właśnie przede mną jest skuter. Bo ten samochód mi się tak też troszkę kojarzy ze skuterkiem do miasta. To jest taki czteroosobowy, czterokołowy skuterek. Bardzo fajny, fajnie przyspieszający. Można się nim wpychać łatwo, można nim łatwo zaparkować, no bo to jest małe, poręczne autko. Widoczność ze środka jest całkiem przyzwoita, także do miasta jest fajny, poza miasto też się nadaje. Odrobinę mniej komfortowy niż Volkswagen Up czy Skoda CityGo, ale za to no, z większym jajem. Jeśli chodzi o przyjemność z jazdy, to Skoda czy Volkswagen niestety tutaj odpadają. O takich autach jak Fiat Panda już w ogóle nie wspominając, bo to jest niby cena podobna do Fiata Pandy, ale przyjemność z jazdy w ogóle absolutnie nieporównywalna. Komfort jazdy i ilość miejsca w środku zresztą też. Niekoniecznie kupiłbym to swojemu dziecku. No, żonie może tak, ale właśnie lepiej, żeby kierowca potrafił się miarkować, bo to auto, mimo że to niby tylko 82 konie, mimo że tylko 1.2 pojemności, to ono kusi, korci do szybkiej jazdy i trzeba się czasami samoograniczać. To śmiesznie brzmi przy takim samochodzie, ale naprawdę są takie auta, które mają w sobie coś takiego, że aż się proszą, żeby trochę połamać tych przepisów. I to jest właśnie jedno z tych aut. To teraz wracamy do Roberta. Niestety Robert nie mógł z nami jechać. Wiecie dlaczego? Bo nasz operator, zwany również kamerzystą, miał inne plany. Wybrał inny samochód. Stwierdził, że woli jeździć jakimś Lambo niż Citroenem z nami. No ale trudno, no. Kij mu w ucho. Citroen jest fajniejszy. W Lambo się nie mieszczą cztery osoby. Tu proszę bardzo, cztery osoby spokojnie by się zmieściły.
Lambo ciasne, drogie, palą się te auta podobno czasami. A tutaj cisza, spokój. No może nie cisza, bo burczy, prawie jak Lambo. Ale jakie tanie, ile kasiory zostaje na inne przyjemności. Ale wybrał jak wybrał, musimy sobie dawać radę sami. Niech potem nie narzeka, jak powiemy, że jest jednak niepotrzebny, bo jesteśmy w stanie sami sobie nakręcić filmiki. No trudno, no. Ciężko jest, ale dajemy radę. To chodź, Robert, chodź, chodź. Jest podsumowanie, to idę. No właśnie, już mówiłem, że musimy sobie dać radę bez operatora, który wybrał Lambo zamiast Citroena. Bez sensu. Bez sensu, Lambo dwuosobowy, czteroosobowy Citroen. Dwuosobowy, a poza tym... ryczy podobnie. Co w nim fajnego takiego jest? Kosztuje dużo. To chciałem to inaczej ująć, ale dobrze, tak. Dużo. Jest to wersja rozwojowa Audi R8, czyli nic ciekawego. O Jezu, to nam rozrząd wymienić. Dokładnie. Panie, to w ogóle bez tragedia. Sensu. Bez sensu. No dobra, a tu mamy... jest samochód, na którego teoretycznie stać wszystkich. No bez przesady, już bez takiej propagandy sukcesu. Teoretycznie. Teoretycznie. Słuchaj, no podsumowując. Mamy do czynienia z samochodem, który zieje tandetą i taniością. Ale jest fajny. Blaszanka. Nie przeszkadza. Cienka blaszka. Nie przeszkadza. Dźwięki są przepotworne. Wygłuszenia silnika brak. Dygocze, trzęsie się, burczy. Nie przeszkadza. Ale fajnie jeździ. Dokładnie. Nie najgorzej wygląda. No. Niekoniecznie musi podobać, ale są tacy, którzy twierdzą, że to jest bardzo ładne auto. To jest jedna obudowa, na pewno. Ten reflektor to jest jedna obudowa jak nic. Ten? Tak, oczywiście. Myślisz, że to tylko tak? Nie. Jedna obudowa. Panie, LEDy, nowoczesność, soczewki. No, LEDy są oddzielnie. Tak. No, soczewki, LEDy, nowoczesność. Ładne autko. A właśnie, o jednej rzeczy jeszcze nie mówiliśmy. O zużyciu paliwa, no właśnie. Sportowe auto musi zieje tandetą, małe jest, ciasne i wcale nieoszczędne. To znaczy, zależy. Bo można tak tym jeździć, żeby było oszczędnie. Nie umiem. Wiesz, ja umiem, ale nie chcę. No właśnie. W przypadku tego samochodu próbowałem jeździć oszczędnie i pali wtedy rzeczywiście mało. 5 litrów z groszami, tak, spokojnie. Znajdź drugi miejski ale tak jest wtedy nudno w tym samochodzie. No tak się wszystko telepie. Znajdź drugi miejski samochód, obraz który... w lusterkach nigdy gorszy. Zaczekaj, znajdź drugi miejski samochód, który daje tyle frajdy z jazdy. Tak, Toyota Aygo. A jest tym silnikiem? Niestety nie. No to niestety, no, dobra. Słuchajcie, za te pieniądze, jeśli chodzi o miejskie auta, jeśli chodzi o przelicznik, przyjemność do ceny. To naprawdę bardzo fajnie to tutaj wypada. No co, no Fiat Abarth, no droższy. No ile to kosztuje? Poza tym skrzynia haczy, wiesz. No to mamy doświadczenie. Sam wiesz, jak to jest. Abarth 500. Narzeka. Gdzie tam narzeka? On jest zadowolony, w ogóle jest szczęśliwy. Ale wiesz, no 2 sekundy do paki lepiej, no może 3. Ale z drugiej strony, musi śpieszy. No. Dokładnie, aż tak się nie musi śpieszyć. Przyjemność z jazdy jest naprawdę fantastyczna. Aczkolwiek, jeżeli szukacie samochodu komfortowego, poszukajcie dalej. Jeśli zależy wam na jakimś super finezyjnym wykonaniu, to też szukajcie dalej. Natomiast jeżeli chcecie mieć przyjemność z jazdy, nie jeździcie na jakieś strasznie długie trasy, i możecie zaakceptować to, że auto no nie pali tyle, ile jest danych technicznych, tylko... Żadne tyle nie pali. Ale to tak wyraźnie pali więcej, bo tak 7,5 litra na 100... Oj tam, byłem lepszy. No 7,5 litra na 100 przy zachowaniu prawa jazdy. Byłem lepszy. Wierzę w to, że byłeś lepszy. No cóż, no... Byłem lepszy. Wiele osób na zakrętach może się zdziwić, jak ten samochód fajnie te zakręty pokonuje. Ja miałem wrażenie, że poprzednik był trochę jednak bardziej... żwawy na zakrętach, bo był troszkę chyba jednak lżejszy, chociaż nie wiem, nie sprawdzałem w danych technicznych. Jest dobrze. Nie, jeśli chodzi o prowadzenie, jest dobrze. Jeśli chodzi o silnik, naprawdę takiego banana nam na dziobach. No właśnie, za te same pieniądze można kupić mniej więcej CLiZ z tym samym silnikiem, nie? To wolałbym jednak C1. No właśnie. I tym optymistycznym akcentem. Małe jest piękne. Kończymy. Kończymy. I teraz będzie zaciemnienie.